Ciało również nie ogranicza się do jednej części, ale składa się z wielu. Bóg połączył wszystkie części w jedno ciało tak, jak chciał. Te części ciała, których się nie zasłania, nie wymagają takiej troskliwości. Bóg tak ukształtował ciało, że jego mniej szlachetne części trzeba starannie je okrywać. Na tym polega harmonia całego ciała, gdy wszystkie jego części wzajemnie się dopełniają. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 14, 18 i 24 do 25 wersetu. Troska o części ciała. Jakiś czas temu pewien mężczyzna przenosił bardzo duży i ciężki fortepian, który spadł na jego duży palec u nogi, miażdżąc go bardzo mocno. Zgniecenie było tak dotkliwe, że lekarze zalecili amputację. Mężczyzna nie zgodził się na to, więc w ciągu kilku miesięcy przeszedł liczne operacje. Zakładano mu wiele szwów. Przeszedł infekcję. Wszystkiemu towarzyszył ogromny ból, nieprzespane noce i cierpienie. Całemu procesowi towarzyszyło wiele wizyt lekarskich, inwestycje w leczenie i leki. Ale dzięki Bogu w końcu nastąpiło uzdrowienie i palec został przywrócony do stanu zdrowia, a nie usunięty. Kiedy usłyszałem tę historię, pomyślałem o powyższych wersetach i zastanawiałem się, czy miałbym takie samo nastawienie, gdyby sprawiającą ból częścią ciała był brat lub siostra w Panu Jezusie, którzy zostali zmiażdżeni w taki czy inny sposób. Czy poświęciłbym tyle czasu, kosztów, bólu i wysiłku, aby zobaczyć, że mój brat został uzdrowiony lub przywrócony do duchowego zdrowia? Kain zapytał kiedyś Boga, czy jest stróżem swojego brata. Odpowiedź brzmi: tak, jesteśmy. W liście do Hebrajczyków jest napisane, aby podnieść ręce, które opadły, i słabe kolana wzmocnić. Widzimy, jak dobry Samarytanin ryzykuje i inwestuje środki finansowe, aby pomóc temu, który padł ofiarą przestępców i leżał przy drodze na wpół martwy. W liście do Filipian, 4 rozdział, 3 werset, czytamy, że Paweł nakłaniał towarzysza do pomocy dwom siostrom, aby się pojednały. Przy innej okazji Paweł pisał, prosząc Filemona o przebaczenie i przyjęcie winnego Onezyma, prosząc, aby wszystko, co jest mu winien, zostało zapisane na jego własny rachunek. Obyśmy i my, jako członkowie ciała Chrystusowego, troszczyli się o siebie nawzajem w sposób ofiarny. Ciało również nie ogranicza się do jednej części, ale składa się z wielu. Bóg połączył wszystkie części w jedno ciało tak, jak chciał. Te części ciała, których się nie zasłania, nie wymagają takiej troskliwości. Bóg tak ukształtował ciało, że jego mniej szlachetne części trzeba starannie okrywać. Na tym polega harmonia całego ciała, gdy wszystkie jego części wzajemnie się dopełniają. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział.